Za nami akademickie Mistrzostwa Polski w siatkówce plażowej. Przez kilka dni Centrum Sportów Letnich i Wodnych Zielona stało się areną sportowych zmagań. Akademickie Mistrzostwa Polski w siatkówce, dzisiaj w Parku Zielona. Jaki jest program? Tak, generalnie są to mistrzostwa trzydniowe. Pierwszego dnia zawsze zaczynamy weryfikacją, odprawą techniczną, natomiast kolejne dwa dni to już mecze. Ile drużyn, skąd przyjechały? W półfinale, bo tutaj takie zawody właśnie goszczą, mamy 41 par z województw śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego. Także no, półfinaliści walczą o prawo startu w finale, który odbędzie się w Gdyni. Siatkówka plażowa? To nie jest taki bardzo stary sport. Nie jest, rzeczywiście. Staje się coraz bardziej popularny. Jeśli chodzi o rozgrywki akademickie, no to rzeczywiście jest tutaj dosyć spora rywalizacja, ponieważ no jest, wpisała się ta dyscyplina właśnie w grono tych dyscyplin, które rozgrywamy w ramach Akademickich Mistrzostw Polski. Cieszy się dużym zainteresowaniem. Dzisiaj wtorek, jak wygląda dzień? Dzisiaj już, wczoraj wyłoniliśmy już finalistów, 8 par żeńskich, 8 par męskich, które pojadą na finał do Gdyni i dzisiaj walka o miejsca. Także finał o 13:30 przewidujemy finały kobiet i mężczyzn, no także będzie zacięta rywalizacja. Skąd do nas przyjechałaś? No ja z partnerką swoją przyjechałyśmy z Opola, z Politechniki Opolskiej. Pierwszy raz na tych zawodach? Nie, na półfinałach już gramy od 5 lat, bo jesteśmy już na studiach magisterskich, więc już troszeczkę obyte jesteśmy. Natomiast no, mi się pierwszy raz udało dostać do finałów, natomiast koleżanka już bywała prędzej. Czyli sukces, a jak wyglądały przygotowania? Tak naprawdę w tym roku wyszliśmy z założenia, że no nie powiem, że nam to aż tak bardzo nie zależało, ale podeszliśmy do tego tak, że jak wyjdzie, to wyjdzie, jak nie wyjdzie, to trudno. No i to przyniosło efekt, bo grałyśmy tak na takim luzie, wyszło to, no i przygotowania no tak samo trwały. Czyli po prostu spotykaliśmy się tam z dziewczynami, które z nami wczoraj grały, na takie krótkie sparingi i w sumie to tyle. Nie było jakichś konkretnych treningów czy jakiejś sesji przygotowawczej. A jak oceniasz ten turniej? Generalnie turniej, jeśli chodzi o organizację, bardzo dobrze. Jeśli chodzi o to, jaka tu jest obsada, no to nie było tak, że były jakieś bardzo łatwe przeciwniczki albo jakieś naprawdę bardzo ciężkie. Jest raczej taki dość poziom wyrównany bardzo. Po prostu każdy tu może wygrać i każdy może też przegrać. Także tu po prostu zależy od tego, jak wiatr zawieje, jak po prostu dyspozycja na daną chwilę wygląda. No i raczej tak bardzo wyrównanie. Jak długo grasz w siatkówkę? No już w tym roku będzie 8 lat jakoś. Około. Czyli związany ze sportem już? Już trochę tak, jakby taka codzienność, pójście na trening. A jak wyglądały przygotowania do tego turnieju? Z partnerem moim dobieraliśmy sobie sparring partnerów i graliśmy codziennie sparingi, dodatkowo trenowaliśmy różne elementy we dwójkę i oczywiście siłownia. Od koleżanki słyszeliśmy, że tutaj może wygrać każdy, ponieważ poziom jest dosyć wyrównany. Tak, jest bardzo wyrównany. Właśnie mogliśmy przegrać z parą, która nie weszła do turnieju. Wszystkie sety toczyły się na przykład na przewagi. Nam się to udało, więc ja jestem bardzo zadowolony z tego, bo inne mecze udało nam się wygrać i to jest na plus. I możemy tak naprawdę wygrać z każdym i możemy przegrać z każdym na tym turnieju. Za nami kolejny dzień turnieju i jak go oceniasz? No oceniam, że rywalizacja była właśnie wyrównana, jak przed chwilą powiedziałem, że praca sędziowska była dobra i po prostu fajni ludzie tutaj przyjechali, naprawdę jest super atmosfera. Siatkówka plażowa zdobywa coraz więcej sympatyków. Każdemu polecamy tę dyscyplinę sportu.